Co Polacy oddają uchodźcom? Niemal każda z paczek przynosi zaskoczenie suknia ślubna i bielizna erotyczna czyli czego nie oddawać na zbiórki dla uchodźców z Ukrainy. Stroje kąpielowe oddawane w lutym, suknia ślubna, sukienka komunijna, strój świętego, Mikołaja czy bielizna erotyczna to tylko niektóre rzeczy oddawane do punktów pomocy uchodźcom z Ukrainy. Jak zatem pomagać mądrze, nie dokładając pracy wolontariuszom? Warto poświęcić chwilę na przemyślenie tego, co i jak chcemy zrobić. Zastanowić, gdzie się wybieramy, jeśli chcemy działać przy granicy, jak wygląda okolica, czy ktoś udzieli nam informacji, co jest potrzebne. Można odezwać się do lokalnych gołsów. Lista konkretnych potrzeb jest długa, mówi interi.pl Katarzyna Stolarczuk z Fundacji Jest Otwarte. Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę uciekło z tego kraju już 2,95 milionów osób, poinformowała we wtorek Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców w UNHCR. Około 1,9 milionów uchodźców przybyło do Polski. Niektórzy mieli przy sobie tylko dokumenty, inni mały plecak z jednym ręcznikiem i szczoteczką do zębów. Wojna w Ukrainie. Szafa dobra, czyli nietypowy, sklep, dla uchodźców przed krakowską szafą dobra, już godzinę przed otwarciem kolejka liczyła ponad 40 osób i z minuty na minutę rosła. Było słonecznie, ale zimno, wejście od zachodniej strony całe w cieniu. To nie zniechęciło uchodźców z Ukrainy do wizyty w tym nietypowym, sklepie, odzieżowym. Mieszcząca się w dawnym centrum handlowym Plaza w Krakowie, szafa dobra, to jedno z tych miejsc, gdzie wydawane są darmowe ubrania dla uchodźców. Te same, które wcześniej organizacje, firmy i prywatne osoby przekazały jako pomoc dla osób uciekających przed koszmarem wojny. Szafa, wygląda jak sklep odzieżowy, są wieszaki, przymierzalnie. Jest nawet kącik dla dzieci i pokojki z przewiakami dla najmłodszych maluchów. Wszystko po to, żeby dopasować pomoc do potrzeb, żeby osoby, które tam przychodzą, mogły wybrać dla siebie pasujące ubrania, czyste, niezniszczone, wybrać i wziąć za darmo. Pierwszego dnia, w piątek, odwiedziło nas 700 osób i wydaliśmy 4000 ubrań. W sobotę przyszło 1000 osób, wydaliśmy 9000 ubrań. Ta tendencja się utrzymuje. Codziennie przychodzi od kilkuset po tysiąc osób, wydajemy po kilka tysięcy ubrań. Wylicza Maria Wojtacha, dyrektor Internacionaler Bund Polska, fundacji, która, w ramach Centrum Wielokulturowego w Krakowie i punktu informacyjnego dla obcokrajowców w Krakowie, wspólnie z firmami IKEA Kraków, Strabak Polska i Diverse, zorganizowała szafę dobra. Suknia ślubna i bielizna erotyczna, czyli czego nie przynosić na zbiórki dla uchodźców, w odzież jest tu choć bardzo potrzebna. Szczególnie tym, którzy wyjechali w drugim czy trzecim tygodniu wojny. Na początku do Polski przyjeżdżały przeważnie osoby spakowane, z walizkami. Teraz są to ludzie z ewentualnie plecakiem, jeśli w ogóle z czymś, zauważa. W szafie nie trzeba kucać nad kartonami wymieszanych rzeczy, żeby znaleźć swój rozmiar albo drugi but do pary. Ubrania wiszą na wieszakach, opisanych i podzielonych według kategorii, płci, rozmiaru i pory roku. Buty osobno, parami. Szaliki, czapki, rękawiczki w koszach, też opisane. Żeby tak to wszystko wyglądało, setki wolontariuszy musiały rozpakować, posegregować i przygotować do oddania ubrania z darów. I oddzielić to co kompletnie niepotrzebne. A wśród darów, choć w zdecydowanej większości były to rzeczy przydatne, spotkać można było niemal wszystko. Od wolontariuszy, którzy w różnych miejscach w Polsce pomagali w rozpakowywaniu ubrań, słyszymy między innymi o strojach kąpielowych oddawanych w lutym, sukni ślubnej i sukience komunijnej, bliźni erotycznej. Niemal każda z paczek, jakie do nas docierają. Przynosi jakieś zaskoczenie, przyznaje Maria Wojtacha. Jak zaznacza, nie chodzi tylko o rzeczy, jakie bywają oddawane. Choć czasem rzeczywiście odnosimy wrażenie, że mamy przed sobą efekt czyszczenia czyjejś szafy. To nie jest dobra metoda. Chodzi też o to, w jakim stanie docierają do nas ubrania, mówi. Jak podkreśla, zasada jest prosta: potrzebne są rzeczy czyste i nieuszkodzone. Co jest potrzebne, uchodzi on. I jak to przygotować? Kurtka zimowa bez suwaka czy bez guzików nie jest kurtką zimową, bo nie spełnia swojej funkcji, mówi. Są jednak takie ubrania, które mogą się przydać za jakiś czas. Zastanawialiśmy się nad tym, gdy dostaliśmy kilka żakietów i butów na obcasie. Na początku stwierdziliśmy, że nie jest to nasza podstawowa potrzeba, ale teraz już wiemy, że niektórzy chcą przecież iść do pracy, więc Paradoksalnie, takie ubrania też się przydadzą, ale tu na pewno zapotrzebowanie będzie mniejsze, dodaje. I jak podkreśla, ważne jest, żeby osoby, które chcą pomóc, odpowiadały na konkretne potrzeby. Listy tych potrzeb poszczególne organizacje przedstawiają i aktualizują na bieżąco. Ubrań przez ręce wolontariuszy przechodzą tysiące. Jeśli rzeczy w paczkach są posegregowane na damskie, męskie i dziecięce i opisane, jest dużo łatwiej i praca idzie szybciej. Dobrze też, żeby w jednym kartonie czy torbie nie były wymieszane różne produkty, ubrania z jedzeniem czy kosmetykami. Nieraz mieliśmy paczki, gdzie wszystkie rzeczy były w mydle, które się rozlało w transporcie. Dlatego prosimy też, żeby kosmetyki zawsze zabezpieczać taśmą klejącą, wskazuje Maria Wojtacha. Jak zaznacza, jej organizacja stara się sprawić, by każda z rzeczy przekazanych na pomoc uchodźcom była wykorzystana jak najlepiej. Brudne rzeczy nie są wyrzucane, a prane. Jednak to dodatkowa praca i koszty, potrzebni kolejni wolontariusze. Wojna w Ukrainie. Jak pomagać uchodźcom mądrze? O tym, jak pomagać rozsądnie, nie dokładając pracy tym, którzy mają jej aż za dużo, Pytamy też Katarzynę Stolarczuk, prezeskę Hełmskiej Fundacji jest Otwarte zajmującej się między innymi działaniem na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Gdy wybuchła wojna, organizacja skupiła się na wsparciu uchodźców. Rozumiemy i znamy pogranicze. Osoby z Ukrainy to dla nas ludzie, którzy współprowadzili z nami biznesy, ale też najbliżsi sąsiedzi, bo każdy z nas mógłby urodzić się 30 km dalej. Wykorzystując doświadczenie, lokalne zasoby i współpracując z Urzędem Miasta, staraliśmy się sprostać temu, co nas zastało. Zorganizowaliśmy dwie formy zbiórek, pieniężną, prowadzoną przez internet, oraz darów, opowiada interi.pl Stolarczuk. Do punktów przy granicy trafiają jednak, podobnie jak w Krakowie, czasem rzeczy niezdatne do użytku, brudne, podarte. Mogłyby być kategorią śmieci, a znalazły się w miejscach niosących pomoc. Wolontariusze wspominali też o letnich butach dla dzieci, ubraniach po zmarłym dziadku, sukience komunijnej czy stroju świętego. Mikołaja. Do nas, do fundacji, nic takiego nie dostarczono. Od początku edukowaliśmy, co warto przynosić i na bieżąco aktualizowaliśmy tematyczny post na Facebooku. Jeśli coś nam zostawało, oddawaliśmy innym organizacjom, które tego potrzebowały, mówi. Wojna w Ukrainie. Lista rzeczy potrzebnych non-stop jak podkreśla Stolarczuk, jej fundacja szykuje się do działania długofalowego. Powtarzam, że to nie sprinta maraton. Bardzo przydatne jest dla nas wsparcie finansowe pozwalające kupić rzeczy do bieżącej pomocy. Jest pewien zestaw wyczerpujący się z godziny na godzinę. Koce, śpiwory, maty, łóżka polowe, woda, soczki dla dzieci w kartonikach, małe kluszaki, batoniki, słodycze. Nasza rozmówczyni zaznacza, że możliwości lokowania uchodźców w okolicach hełma właściwie się wyczerpały. Otrzymują oni jedzenie, pomoc medyczną i jadą dalej. Czy zapał do pomocy ostygł? Na szczęście nie. Ale na pewno się ustrukturyzował. Obecnie miasto prowadzi rekrutację wolontariuszy do punktów. Są też szkoleni. W pierwszych dniach nie było to możliwe. Wszystko idzie sprawniej, systemowo. Wspomina też o idei mądrego pomagania. Warto poświęcić chwilę na przemyślenie tego, co i jak chcemy zrobić. Zastanowić. Gdzie się wybieramy, jeśli chcemy działać przy granicy? Jak wygląda okolica? Czy ktoś udzieli nam informacji, co jest potrzebne? Można odezwać się do lokalnych głosów. Uczulam też na to, że sytuacje skrajne, jak wojna, powodują wzrost przestępczości, handlu ludźmi, kradzieży. Przekraczający granice są często zmęczeni psychicznie, straumatyzowani. Nie pytajmy o to, czy spadają bomby, jak wyglądają walki. Poświęćmy chwilę, by wczuć się w sytuację uchodźcy. W przypadku braku doświadczenia w wolontariacie, zasięgnijmy porady, najlepiej dużych fundacji. Pomoc przy granicy z Ukrainą. Zasady bezpieczeństwa kolejną zasadą mądrej pomocy, o której wspomina stolarczuk, jest kwestia bezpieczeństwa związana z prywatnym transportem osób z Ukrainy. Pamiętajmy, by wtedy zgłosić się do punktu recepcyjnego i podać swoje dane. Upewnijmy się, że nasz współpasażer wie, gdzie jedzie i ma zapewnione tam miejsce do spania. Przedstawmy się, pokażmy dowód osobisty. Jeśli wieziemy dzieci, to koniecznie w fotelikach bo takie przepisy obowiązują w naszym kraju. Przemyślmy też decyzję o przyjmowaniu uchodźców do domu. Czy na pewno możemy zapewnić im dach nad głową na kolejne miesiące? Wylicza prezeska jest otwarte. Autorzy Justyna Kaczmarczyk Aleksandra Cieśnik